Pytasz mnie, co to jest patriotyzm, na co komu potrzebna ojczyzna. Rozstawiamy się w tyglu Europy, a ja tylko o ranach i bliznach. Dziwisz się, po co ten cały bagaż, hymn, sztandary, historia i wiersze. Jak objaśnić to komuś, kto czasem czyta tylko instrukcję PlayStation? Wiem, tak długo nie było tu wojen. Jest internet, McDonald's i streamy. Mądrych ludzi obrzuca się błotem, na przywódców ogłasza castingi. Rządzą chłopcy w przykrótkich spodenkach, chleb drożeje, tanieją igrzyska. Rozszczekała się w mediach nagonka, lepkie kłamstwo wylewa się z pysków. Złodziej dzierży dziś klucze do banku, łazen mieni się dumnie stańczykiem. Autorytet wystawia na sprzedaż swe poparcie za eurosrebrniki. Mówisz mi, to jest chyba normalne, cały świat przecież jedzie po bandzie. Dla nas, wiesz, liczy się tu i teraz, taki czas, bawmy się w Eurolandzie. Zobacz! Wolność mamy, więc rób ta, co chce ta. Kto nie umie się bawić, niech spada. Ja coś mówię o tańcu pokoła, ty nie kumasz nic z tego, co gadam. Masz licencjat, brak zasad i power, chamski PR, co daje wyjść z cienia. Nauczyli cię prawie wszystkiego, odebrali zaś zdolność myślenia. Miałeś, chamie, złoty róg, ostał ci się i no sznur, a mury rosną, rosną, rosną i dosięgają prawie chmur. A mury rosną, niewidzialnie otacza wszystko szklany. Pytasz mnie, co to jest patriotyzm. Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi. Witamy Państwa bardzo serdecznie w ten majowy, pogodny dzień. Znajdujemy się na sali zamkowej, na której, jak Państwo wiecie, trzeci rok obradują nasi posłowie. Dzisiaj czuje się szczególne poruszenie, od rana trwa dyskusja, panuje nerwowa atmosfera. Sala obrad nie jest do końca wypełniona. Wielu posłów, zwłaszcza z naszych kresów wschodnich, nie wróciło jeszcze ze świąt wielkanocnych. Jest jednak odpowiednia ilość szlachty potrzebna do podejmowania uchwał. Należy dodać, że szczególnie pracowici są dzisiaj posłowie Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki i marszałek Sejmu Stanisław Małachowski. Na sali będzie też za chwilę nasz monarcha Stanisław August Poniatowski, który dołączy do obozu reformatorskiego. Panowie ci od dłuższego czasu pracowali potajemnie nad sformułowaniem konstytucji. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj poznamy treść tego dokumentu. Obrad za chwilę otworzy marszałek. Oddaję głos do... Tak, na placu tłumy mieszczan warszawskich. Widać, ktoś zachęcił ich do przyjścia tutaj. Szepce się agitacja, jaką przeprowadzili zwolennicy reform. Czy słyszycie Państwo ich wołanie? Wiwat król, wiwat konstytucja. Obrady już się rozpoczęły. Na sali panuje cisza. Marszałek bowiem czyta propozycję ustaw, które znajdują się w konstytucji. Przypuszczenia stały się faktem. Najważniejsza ustawa w państwie została zapisana. Posłuchajmy aktualnie odczytywanego fragmentu. Dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny, naszej i jej granic, z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą. Za niewzruszone deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przypisanym, wyraźną wolą swoją, nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do tej konstytucji ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. Panowie, dość tych sporów. Niech między nami zapanuje zgoda. Postanawiamy. Stanowi Szlacheckiemu przyznajemy wszelkie swobody, wolność, pierwszeństwo w życiu prywatnym i publicznym. Lud rolniczy niech będzie odtąd pod opieką prawa i rządu krajowego. Władza w Rzeczpospolitej niech dzieli się na trzy części. Prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Sejm będzie się składał z Izby Poselskiej i Senatorskiej pod rezydencją Króla. Uchwały będą zapadały większością głosów. Nie można stosować prawa weta. Osobie Króla, która jest świętą, oddana teraz zostanie nowa Rada Straż Prawa. Władza Króla będzie dziedziczną. Panowie, przystąpię do głosowania. Kto zatem z Was, panowie, jest za uchwaleniem powyższych praw, puknij się rękę do góry. Posłowie podnoszą ręce, sekretarze liczą. Widać, że większość posłów na sali głosowała za przyjęciem konstytucji. Proszę Państwa, marszałek ogłasza. Ogłaszam ustawę za uchwaloną. Oddaję głos do studia. Tu Paryż. We Francji nasza konstytucja została przyjęta z entuzjazmem. Ici Paris. Notre constitution en France a été accueillie avec enthousiasme. Ne pas monsieur Robespierre? C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment la révolution ce que les Polonais viennent de faire. Nous pouvons juste regretter que ce n'est pas à nous d'être le premier pays en Europe qui a sa constitution. La nôtre est en préparation. Vous avez gagné de l'avant-zirne. Pan Robespierre mówi, że to, co zrobili Polacy, to rewolucja. Żałuję tylko, że to nie jego naród był pierwszym państwem w Europie z konstytucją. Ich jest dopiero przygotowywana. Jest to ze mną wyższenie Rosji, Katarzyna II. Wasza wysokość, jak bracie w Rosji naszą konstytucję? Wasze wysokość, jak wy reagujecie na naszą konstytucję? Мне нравятся внесенные изменения. Я рассчитывала на то, что Понятовский учитывая длительную сразу на дружбу. Не будет ничего делать против меня. В конце концов, это я посадила его на польский трон. Я предана, однако я не собираюсь поддаваться. Я хочу, чтобы Россия была могущественным государством в Европе. Не подобаем еще нам эти змены. Лишим на то же Понятовский, с уваги на долго тривалом вончонца нас приязнь. Не будет ничего робить причем мне. В конце то я умещен го на троне польским. Jestem zawiedziona, ale nie poddam się. Chcę, aby Rosja była potęgą w Europie. Czy ma się to odbyć kosztem Polski? Zacznę li te pracować w całym Polsce? Aż to mnie ta Polsza. Wasze reformy byli prowadzone слишком поздно. Widać u was ocień mnogo protywników. Nie duma już to konstytucja prodzierca ocień długo. Premia pokaże, czy to Rosja ja wielaca nastoja się siwoj. Cóż to dla mnie ta Polska? Wasza reforma została wprowadzona zbyt późno. Dodatku ma się wiele przeciwników. Nie sądzę, żeby konstytucja utrzymała się zbyt długo. I tym mało optymistycznym akcentem kończymy relację z Rosji. Jestem w pokojach pałacowych na spotkaniu z cesarzem Prus. Jego cesarska mość, jakie jest wasze stanowisko wobec nowo uchwalonej konstytucji w Polsce? Unser lieber Kaiser, wie ist Ihre Stellung zur Neubeschlossen Verfassung in Polen? Polen ist auf dem Weg zur großen Wandlung und ein starker Staat werden. Ich befürchte jedoch, dass Preußen ihre Stellung Warschau gegenüber ändern wollen. Das polnisch-preußische Bundes aus dem 29. März 1990 wird ihre Kraft verlieren. Polska weszła na drogę dużych przeobrażeń. Może stać się rzędnym i silnym państwem, mówi cesarz. Obawiam się jednak, że może to zmienić stanowisko Prus wobec Warszawy. Przymierze polsko-pruskie z 29 marca 1990 roku utraci swoją moc. Dziękuję za rozmowę. Danke für das Gespräch. Oddaję głos do studia. Witam Państwa, jestem w jednym sali tronowej, na audiencji Leopolda II. Wasza cesarska mość, jaka Austria przyjęła reformy w Polsce? Unser lieber Kaiser, wie hat Austria diese Reformen in Polen angenommen? Es ist ein sehr wichtiges Ereignis. Ich habe die Hoffnung, dass die politisch stabile Republik ein sehr wichtiger Verbündeter sein kann. Jest to bardzo ważne wydarzenie. Mam nadzieję, że stabilnie politycznie Rzeczpospolita może stać się użytecznym sprzymierzeńcem. Danke für das Gespräch. Dziękuję za uwagę. Oddaję głos do studia. Czekamy na wyjście króla. Chcemy zadać mu kilka pytań. O, z sali wychodzi jego wysokość. Wasza wysokość, co się stało na sali? Czy rzeczywiście uchwalono dzisiaj konstytucję? Zwolennicy reform, on dzisiaj wielki sukces. Została przegłosowana konstytucja. Co ona zmienia? Co daje Polsce? Zniesione zostaje liberum veto, wolna elekcja. Polska stanie się monarchią dziedziczną, a co najważniejsze, w Sejmie będą mogli zasiadać przedstawiciele mieszczaństwa. Jak to wpłynie na naszą pozycję w Europie? Mam nadzieję, że państwo stanie się silniejsze, że kraje ościenne nie będą mogły ingerować w nasze sprawy wewnętrzne. Wzmocniliśmy przecież wojsko, podnieśliśmy miasta i wsie z upadku po wojnach XVII wieku. Jak konstytucja zostanie przyjęta przez Rosję? Czy nie ma obawy o jej utrzymanie? Jak zareaguje caryca, którą wasza wysokość tak dobrze znał?
Koniec wywiadu! Koniec wywiadu! Jak widać, król nie chciał udzielić odpowiedzi na to pytanie. Czyżby obawiał się ingerencji Rosji?